Dobry wieczór Państwu. Witam ze słonecznego Hønefoss z Norwegii, w innym trochę, w innej trochę scenerii, że tutaj internet będzie szedł lepiej, ale idzie, widzę tak samo jak idzie, ale trudno. Witamy razem z Kizią. Jeszcze raz witam ze słonecznego o tej porze Hønefoss koło Oslo. Ale powiem Państwu wprost, że z przyjemnością bym, to jest piękny kraj oczywiście, Norwegia jest pięknym krajem, pięknych krajobrazów, ale o ludziach odwrotnie proporcjonalnych, jeśli chodzi o mentalność do piękna tego krajobrazu. No niestety jestem w tej chwili w sytuacji, w której nawet nie mam za to stąd wyjechać, ale to jest nieważne, nie o tym będzie taka HT, to nie jest kwestia narzekania. Proszę mi wybaczyć również, ja wiem, że zaraz się pojawią plotki, zaraz pojawią się różne inne historie, ale ja naprawdę wolałbym wypić pół litra, nie chciałem już tej KHT odwoływać, ale jestem, proszę Państwa, na środkach przeciwbólowych, które przy okazji troszeczkę uspokajają, to takie połączenie tramalu z sevredolem, jeżeli chodzi na Polskę, to mi to przepisali tutaj i czasami muszę to brać, tym bardziej, że proszę Państwa, po dzisiejszym konferencji, ustaleniach z żoną i z moim synem, podjęliśmy decyzję, która w sensie psychologicznym jest dla mnie prawie tragiczna, a w sensie logistycznym może i lepsza, ale nieważne, nie o tym będziemy mówić, proszę Państwa. Ktoś mówi, że brak głosu, czy mnie słychać w ogóle? Bo chyba ja widzę na OBS-ie, że mnie słychać. Przycinać będzie, przycinać szczególnie ta audycja, niestety tak tu jest. W tym kraju, proszę Państwa, człowiek, który ma żonę i troje dzieci, jeśli powie, że jest prześladowanym w Polsce homoseksualistą, zawsze dostanie azyl polityczny i będzie miał wszystko. Niestety tak to jest. Panie Krzysztofie, to już nie pana sprawa. Coś mi jest, nieważne. Krócej się będę męczył, ustawodawca się ucieszy, wszyscy tak łącznie z PiS-em, narodowcami i całą resztą powiedzą, wykończyli SBK, bandytę i tak dalej. I dobrze, niech tak będzie. Dobra, wracamy. Sąd za prawdę, sprawa ucznia z Torunia. Sąd za prawdę ze znakiem zapytania. Proszę Państwa, oczywiście ja w tej audycji chcę poruszyć trzy sprawy, które będą w sumie, które w sumie są spójne. Pierwsza sprawa to oczywiście ta sprawa ucznia z Torunia, ze szkoły, której nazwy nie będę wymieniał ani nazwiska tego ucznia, ani tych wszystkich rzeczy. Miasto Toruń, który został podany, rodzice zostali podani do sądu przez szkołę o określenie, o ograniczenie praw obywateli, praw rodzicielskich, ponieważ syn zwrócił uwagę koledze z Ukrainy, to jest 10-latek, że Bandera jest w Polsce uznany za bandytę, ludobójcę, mordercę i zbrodniarza wojennego. Ja szukałem potwierdzenia tej informacji, ponieważ nigdzie, nikt, żadna z tak zwanych poważnych telewizji, ja już nie mówię o tych opozycyjnych, ale również tych rządowych, tą sprawą się nie zajęła. Ja i Daniel Stypułkowski mi pomógł w tym momencie i Daniel mi po prostu i Daniel poszukał również pewnych rzeczy. Rozmawiał chyba nawet z Ordo Iuris na ten temat, bo to wyszło z Ordo Iuris. Na początku myślałem i przyznaję się, że to jest fake, bo ja nie mogłem uwierzyć w coś takiego. W ogóle, że to jest w Polsce Anno Domini 2019 możliwe w mieście Toruń. No ale niestety okazało się, proszę Państwa, przepraszam, zostawiłem gdzieś zapalniczkę i cholera, nie wiem gdzie. I proszę Państwa, okazało się, że no niestety jest to prawda. Jest to prawda, to nie jest fake.
Sprawdziłem wszelkie możliwości, nie będę Państwu mówił dokładnie, ci, którzy widzieli posta moje, to widzą moje, widzieli moje wątpliwości, ponieważ niestety wszystkie teksty i w mediach narodowych i w innych kanałach internetowych były oparte na jednej, jedynej informacji. Ja szukałem znaleźć alternatywne informacje i znalazłem, proszę Państwa, i to niestety jest to prawda. Panie Piotrze, nie wiem, o co chodzi z tym. Piotrek, nie wiem, o co chodzi z tym genialnym wyrokiem sądu. I muszę powiedzieć, że jestem przerażony. Sprawa w skrócie wygląda tak, że to oczywiście, czego nie podało dokładnie Ordo Iuris i nie tylko Ordo Iuris, to sprawa Bandery jest sprawą jakby poboczną. Tak normalnie to szkoła w jakiś sposób chciała pozbyć się tego dzieciaka, ukarać rodziców, oskarżyła między innymi o nacjonalistyczne wychowanie prowadzące do przemocy, ponieważ tam doszło do bójki między tymi 10-latkami. Ten ukraiński chłopiec chwalił Banderę, krzyczał Viva Bandera, tamten chłopiec się przeciwstawił. Wcześniej były pretensje do tego chłopca, ponieważ chodził w koszulkach żołnierzy wyklętych. To już mnie trochę zapaliło lampkę, ponieważ mój syn raz też poszedł w takiej koszulce do szkoły, no i no niestety jego wychowawcy się nie podobało, no ale krótka rozmowa ze mną wystarczyła. Co prawda obniżyli mu ocenę ze sprawowania, ale niech mu obniżają ocenę ze sprawowania, ponieważ uważam, że ma rację, że miał rację w ogóle w ten sposób. I to jest przerażające. To jest, proszę Państwa, przerażające. Tu rzeczywiście chodzi o Banderę. Szkoła udaje, że nie wie, o co chodzi. Nauczyciele są albo na urlopie, albo na wakacjach. No, dobrze wiedzą, jak oni uczą tej historii. A więc, proszę Państwa, zastanówmy się. Jeszcze raz powtarzam, to przemówienie, to, co będę mówił, nie jest przeciwko Ukrainie, a nie przeciwko Ukraińcom, większości Ukraińców. Tu chodzi o pewną formę działalności rosyjskiego wywiadu przeciwko Ukrainie. I tego nikt nie chce zrozumieć. Ja spotkałem się dzisiaj, również dostałem informację, z częścią Ukraińców, którzy nie chcą mówić po ukraińsku, po to tylko, żeby nie być kojarzonym z tym prężnym, sponsorowanym przez władze ukraińskie, powiem ewidentnie, zainstalowane w Kijowie przez Rosję władze ukraińskie, banderyzmem. Wolą mówić po rosyjsku. Wolą, żeby ich traktowano jak Rosjan, niż jak Ukraińców. I do tych Ukraińców ja mówię również. Mówię również do środowisk żydowskich. Jeśli będziecie popierać władzę w Kijowie, to popieracie tych, którzy robią bohatera z człowieka, który waszych dziadków, babcie, waszych protoplastów mordował w Babim Jarze bez słowa. Jeśli nie wierzycie mnie, Polakowi, to uwierzcie we francuski film Einsatzgruppen. To uwierzcie w parę innych filmów. To uwierzcie w parę dokumentów BBC. Jeżeli nie wierzycie mnie. A więc zastanówcie się, kogo wy popieracie. My Polacy płacimy za idiotyczną politykę kultury paryskiej. Tak, kultury paryskiej, której zresztą przeciwstawiał się pan Piotr Jegliński, dlatego ma naprawdę bardzo złe notowania w Polsce, wbrew pozorom. Jego edycja spotkania mówiło prosto, edition, bo to po francusku, spotkania jeszcze na emigracji mówiło prosto na ten temat. Niestety. I płacimy za to. A ja mam proste pytanie do władz polskich. Stała się rzecz straszna. Dziecko, które broni ofiar ludobójstwa na Polakach, będzie karane. Jego rodzice będą karani za patriotyzm. Gdzie jest pan Ziobro? Gdzie jest minister edukacji? Czego do jasnej cholery wy uczycie w tej szkole? Czego? Czego?
Druga sprawa to jest Toruń. Bardzo dziwne miasto. Proszę Państwa, niektórzy, którzy słuchają mojej audycji, tu jest jeden człowiek, którego nazwiska nie mogę wymienić, a wiem, że słucha. Pamiętasz, stary? Od początku lat 90. i od pracy w kontrwywiadzie, ja między innymi miałem w opiece, bo tak to się nazywało, nadzór z ramienia centrali, delegaturę w Bydgoszczy, którego wydziałem zamiejscowym był Toruń. Pamiętasz, jakie mieliśmy sprawy? Pamiętasz, co usiłowaliśmy zrobić wtedy, w latach 90., właśnie w Toruniu między innymi. I pamiętasz, jakie były reakcje. Wtedy szefem delegatury był świętej pamięci generał Nowek, którym jakoś się przepuszczało te rzeczy w tym momencie. Poza tym wszystkim troszeczkę tutaj było umiejętności gry operacyjnej w samym biurze. I pamiętasz, stary, jakim mieliśmy sprawę? Pamiętasz również, że ja wtedy powiedziałem, że za kilkanaście lat my zapłacimy, jeżeli nadal będziemy chować głowę w piasek. Tereny warmińsko-mazurskiego, toruńskiego i tak dalej są, proszę Państwa, znaczy kujawsko-pomorskiego, są terenami między innymi przesiedlenia ludzi w ramach akcji Wisła. Większość tych ludzi była na kontaktach UB i na kontaktach informacji wojskowej. Część wsadzali Rosjanie. Pracując w PWPW wyszła sprawa dwóch ukraińskiego małżeństwa. Takie to było bardzo ciekawe ukraińskie małżeństwo, o które walczyła również prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Wyrzucone z PWPW, bardzo roszczeniowe. Zresztą notabene nie tyle wyrzucone, co nie rozwiązane, nie nawiązane, co na skutek petycji załogi nie odnowiono z nimi kontraktu, ponieważ załoga chciała się pozbyć, załoga PWPW. W tym i związki zawodowe, które później wygodnie było dowalać panu Wojciechowskiemu, ale to są dokumenty na to. Chciał się ich pozbyć i potem Warszawa dawała mieszkania i tak dalej. Otóż po pewnych sprawdzeniach okazało się, że to małżeństwo ukraińskie tak naprawdę to pochodzi spod Moskwy i na Ukrainę zostało przeniesione jako jeszcze w ramach służby wojskowej, w armii radzieckiej. Rodziców, nie tylko. To byli tacy Ukraińcy jak ja, Chińczyk. Roszczeniowi, banderowscy i bardzo mocni. Nie widzę, proszę Państwa, żadnej partii politycznej w tej chwili, która by to oficjalnie powiedziała. Poza jedną. Zaraz o tym powiem. Bo pytacie się mnie Państwo, na kogo będę głosował. Nie wiem. Lepiej zapytajcie się, na kogo nie będę głosował. A na pewno nie będę głosował na PSL. To jest więcej niż pewne, mimo że ta partia wejdzie do Sejmu, ponieważ układy lokalne i obietnice lokalne pracy pozwolą jej, tak jak przez 30, dodać 49 lat PRR, 40 parę lat PRR-u, czyli prawie przez 60 lat, zawsze byli przy żłobie i zawsze byli języczkiem uwagi, tak jak oni to lubią mówić. I oni pewnie wejdą do Sejmu. Ja na nich na pewno nie będę głosował i namawiam wszystkich, żeby na nich nie głosowali, ponieważ PSL to jest zło. Zło, zło, jeszcze raz zło. A jeśli zrobię kiedykolwiek audycję o likwidacji UOP-u i powołaniu tych dwóch dziwnych, śmiesznych instytucji, to PSL będzie też grał główną rolę w tym, co będę mówił, w rozwaleniu instytucji, która zaczęła mieć sukces. To jest raz. Drugą sprawą, a jeśli będę głosował, proszę Państwa, to tak jak mówiłem, się zdziwicie, pomimo całej tej KHT albo na PiS z przyczyn państwowych, strukturalnych, a jak nie na PiS, to na Kukiz15, co będziecie w ogóle zupełnie zdziwieni. Dlaczego? Może dlatego, że napisałem ten list w 2015 roku do Pawła Kukiza i może dlatego, że Paweł Kukiz zabronił wszystkim swoim posłom kontaktów ze mną. Zabronił, bo poseł Brynkus ewidentnie odmawiając mi nagle, już byliśmy na ty, odmawiając mi spotkania ze mną i odmawiając wywiadu dla mnie, powiedział, że Kukiz zabroni mi jakichś kontaktów z Piotrem Wrońskim. No bardzo dobrze, niech tak będzie. No ale pan Kukiz zdaje się zrozumiał, o co w tym wszystkim chodzi. I dlaczego przegra, a jest konieczny. A jest konieczny, wbrew pozorom, w tym wszystkim. Ale jeszcze raz pytam, wracając do tego sprawy ucznia z Torunia. Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim, którzy napisali do mnie na priv,
i nie tylko na PRIV, których nie mogę wymieniać z nazwiska, którzy chcą już składać się na adwokata dla rodziców tego chłopca. Mam nadzieję, że Ordo Iuris sobie poradzi, chociaż też nie chcę mówić wielu rzeczy i rozumiem, dlaczego nie chcę. Sprawa Bandery była tylko sprawa pobicia się do dwóch uczniów, była tylko pretekstem, bo tak naprawdę chodziło o to, że szkoła chce pozbyć się tego dzieciaka, rodziców, ponieważ nie pasuje to do profilu szkoły. Toruń, jak powiedziałem, jest dziwnym miastem. Toruń jest miastem Ojca Rydzyka i miastem Radia Maryja, ale jednocześnie jest miastem bardzo silnego betonu komunistycznego, prorosyjskiego, a przede wszystkim banderowsko-ukraińskiego. I to jest niestety ogromny problem naszego kraju. Jeszcze raz pytam, gdzie są władze? Gdzie jest PiS? Gdzie jest minister sprawiedliwości? Gdzie są partie polityczne? Gdzie jest minister edukacji narodowej, który nie potrafi nauczyć i nie potrafi zmusić szkołę do nauczenia prawdy historycznej. Bandera był ludobójcą, UPA jest organizacją zbrodniczą, taką samą jak SS i Gestapo. Skoro w Polsce nie można, zakazane jest prawnie propagowanie znaków SS, Gestapo i tak dalej, I to jest słuszne. To dlaczego PiS, dlaczego prezydent Duda nie zgodził się na dołączenie do tego Bandery i OUN UPA? To jest pytanie, na które PiS musi odpowiedzieć. Proszę Państwa, musi odpowiedzieć. Jeśli uważam, że każda partia, która będzie chciała załatwić ten problem w sposób propolski, ma duże szanse w wyborach. Niestety, jedyną partią, która jak dotąd napisała na swojej stronie o tym, że będą działać na to, aby banderyzm zrównać z hitleryzmem i tak samo propagowanie banderyzmu w Polsce przez kogokolwiek uznać za przestępstwo, tak jak hitleryzmu i nazizmu, jest i komunizmu, stalinizmu, jest niestety Alternatywa Społeczna. Partia nawet nie kanapowa, ale jest i myśli, proszę Państwa, w tym momencie. I to jest ważne. Nie jest to reklama żadnej partii w tym momencie, ale wejdźcie na stronę Alternatywy Społecznej. Tam ktoś napisał do mojego, ktoś przekopiował link z tej audycji do mojego i dopisał ten. To jest przerażające. Przerażająca jest proukraińska polityka Polski. Ale jeśli człowieka zwanego profesorem, który kiedyś był wiceministrem za pierwszego PiS-u spraw zagranicznych, uznaje się za autorytet, który bezkrytycznie wszystko rozumie, to jest paranoja. No. Sławomir Urawski, ja do pana nie mówię. Ja mówię po prostu o siłach, o rzeczach, które tam są. Mogę panu jeszcze powiedzieć, że w okolicach Torunia znajduje się również ośrodek i zaraz do tego dojdzie, zaraz mnie zaatakują, że atakuje Kościół katolicki. Ale nie, broniąc Radia Maryja, powiem wprost, które jedyne miało odwagę o tym powiedzieć, w odróżnieniu od TVP i w odróżnieniu proukraińskich mediów wszelkiego rodzaju opozycyjnych i publicznych, Powiem wprost, tam jest również ośrodek, który zajmuje się ściąganiem Ukraińców do Polski i załatwianiem wielu rzeczy. To niestety tak jest. Tak więc, proszę Państwa, raz jeszcze powiem, gdzie są polskie władze? Gdzie są polskie władze? Dalej, następna rzecz. Mam z czterech niezależnych od siebie ludzi, źródeł, które
którzy pracują, między innymi produkują, są polskimi przedsiębiorcami, również związanymi troszeczkę z produkcją na rynek ukraiński. Mam informację, jak to się dziwnie dzieje. Okazuje się, że w jednym wypadku kontrolerka, nieważne czego, ZUS-u, PIP-u, PIS-u i tam wszystko jedno jaka, ale jakaś kontrolerka państwowa, nie wiedząc nawet, że została nagrana, i ja to nagranie dostałem, ale nie daję nagrań, ale nie publikuję nagrań, nie bawię się w żadne inne, wręcz powiedziała do przedsiębiorcy, proszę pana, my nie kontrolujemy firm związanych z Ukraińcami. Mamy tego zakaz. Oni wszyscy wykańczają tych przedsiębiorców, przymykając oko na ewidentne przekręty firm zatrudniających Ukraińców. Jest to jakaś dziwna polityka. Polityka, której nie rozumiem, proszę państwa. Sprawa z tym dzieckiem w Toruniu, z tym chłopaczkiem. Ten chłopaczek jest dla mnie w sumie bohaterem, proszę państwa. Autentycznie. Tak, bohaterem. Od początku uczony przez rodziców walki o Polskę. To jest patriota. Jeszcze raz powtarzam, Bandera jest bandytą, ludobójcą i po pierwsze agentem zarówno hitlerowskim, jak później amerykańskim, a zdaje się, że ja mówię bardzo lekkimi słowami, ponieważ ocena Bandery przez CIA, dostępna w książce CIA History from the Ashes i w dokumentach ujawnionych ostatnio przez CIA, jest wręcz niesamowicie bardziej negatywna niż ja. Proszę państwa, w tym momencie, panie Bartosz Kawa, PiS robi to samo, co robiło PO. Realizuje tą samą politykę wobec Ukrainy. Powiedziałem i będę mówił raz jeszcze, Ukrainę i trzeba wyrwać z optyki rosyjskiej. Nie wyrwiemy jej w ten właśnie sposób, karając Polaków za patriotyzm. Wyrwiemy ją karając Ukraińców za banderyzm, za propagowanie nazizmu, hitleryzmu, ludobójstwa. Wielu Ukraińców, których znam, jest temu przeciwny. Ten mały procent, który ma niestety pieniądze i możliwości, działa. Jest o wiele większy. Tak to jest, proszę państwa. Sebastian Kulik, rwie, no trudno, niech rwie. Ale to są, tak, podróżnik, to są planowe działania. To są działania, do których zaraz dojdę, bo to wiąże... Dlatego, proszę państwa, bo to wiąże się z kolejnym, drugim tematem. Wbrew pozorom to się wiąże. To nie jest tylko to, proszę państwa. Uważam, że wszyscy powinniśmy, jak jeden mąż, wszyscy, którym Polska jest droga, który podzielił polskości, stanąć w obronie tego ucznia z Torunia. Zmusić zarówno ministra Ziobry, jak i ministra edukacji narodowej do reakcji. To nie może robić tylko Ordo Iuris, które natychmiast jest pakowane przez całe te dziwne opozycyjne media na pakowane do jednego do jednego worka. Ordo Iuris ma rację, ale ma za słabe możliwości. Edukować i być asertywnym, Łukasz Kujawa, tak, ale czasami trzeba karać. Powiedziałem wprost, każda partia, która zakaże w Polsce banderyzmu, a kto się przeciwstawił temu, co mówił Kukiz 15, bo Kukiz 15 był jedyny, który to wprowadził i to będę sprawiedliwy i szczery mimo tego, co mimo mojej ogromnej, że tak powiem, niechęci, wręcz czasami niechęci do Kukiza i do tego, co robił i tego wszystkiego, powiem wprost, oni byli jedyni, którzy to wprowadzili. Kto się temu przeciwstawił? Kto to skreślił? Nasz kochany prezydent. Nasz kochany prezydent, którym notabene ma jednego z doradców, który jest również z tego samego miasta chyba, prawda? I oni tego nie widzą? W ten sposób Polski nie będzie, a za 2-3 lata krytyka Hitlera będzie również wiązała się z procesem sądowym. Nie ma różnicy między Baderem a Hitlerem. To jest to samo, proszę państwa. I to trzeba jasno postawić z naszego punktu widzenia. Ukraińcy się mogą z tym pogodzić albo nie.
Albo chcą rozliczyć się, zacząć od początku, na dobro sąsiedzkich stosunkach z nami, albo nie. Ich sprawa. Ich sprawa. Ja wiem, że to jest tylko 10% tych banderowców. Całe 90% ma tego dość. Nie chce. Woli mówić po rosyjsku i ma rację. To jest te 10%, proszę Państwa, wieczny sojusz niemiecko-rosyjski realizuje się właśnie poprzez Ukrainę. I powiedziałem i będę mówił ostro. I tak uważam. I tak uważam, ponieważ za przyklejenie sobie portrecika Hitlera na, jak widziałem dzisiaj zdjęcia, portrecika Hitlera na etui do aparatu telefonicznego, takiego smartfona, zostanę skazany. Za przyklejenie sobie zdjęcia bandery i tego cholernego banderowskiego tryzuba, który mordowano polskie dzieci, zostanę nagrodzony, proszę Państwa. Jak Państwo widzicie, mówię to bardzo ostro, mówię to wyraźnie, bez względu na konsekwencje, które mnie spotkały. Shadow SF, nie, my nie możemy odpuścić sobie. My zajmujemy się sobą. To, co ja mówię, to zajmujemy się sobą, bo to nasza wina. Bo gdybyśmy powiedzieli to wszystko razem, to powiedzieli to wszystko i ostro, w ten sposób, byłoby trochę inaczej. Stalibyśmy się podmiotem, a nie przedmiotem, bo jakiś facet, który się nazywa Zeleński, który uważa się za prezydenta Ukrainy, on się będzie spotykał z Trumpem w Polsce, a my się oczywiście, ja to zgodzimy. Nie, nie zgodzimy się. Ja bym się nie zgodził. Przykro mi, panie prezydencie Trump, przykro mi, panie prezydencie Zeleński, załatwajcie te sprawy poza nami. My nie jesteśmy niczyją ziemią. My jesteśmy Polską i o tym trzeba myśleć. I o tym trzeba mówić, proszę Państwa. Tak to jest. To jest właśnie sprawa ucznia z Torunia, proszę Państwa. Uważam, że wszyscy powinniśmy przeciwko temu protestować. Ta sprawa jest poważna. Bardzo poważna, bo jest to precedens, który pozwoli na inne precedensy. I teraz dojdę do czego innego, bo chcąc pokonać państwo i rozwalić całkowicie państwo, walimy przede wszystkim w młode pokolenie. W stracone pokolenie 14-latków. To jest efekt reformy. Nieprzygotowanej totalnie reformy, której PiS broni jak Częstochowy, nie rozumiejąc tego, co się stało. Powiem wprost. I nie mówię tego dlatego, że mój syn się nie dostał nigdzie, ponieważ mój syn się dostał. Dostał. Ja tylko zaznaczę, że ja mam ogromną awersję do tak zwanych najlepszych liceów i najlepszych szkół, wymarzonych, najlepszych i tak dalej, bo uważam, że to jest bzdura, bo czasami te licea, które nie są najlepsze w Warszawie, są o wiele lepsze. I mój syn się dostał do jednego z liceów, które wcale nie jest złe w pierwszej wersji, na bardzo ciekawy kierunek. Mój syn jest humanistą, ja zaraz powiem, dlaczego ja to mówię. Dostał się na coś, co będzie miał bardzo ciekawe, bo zarówno języki, on miał bardzo wysoko, on miał 98% zdaje się z egzaminu z angielskiego, plus tam jest jeszcze angielski, wybierze pewnie niemiecki, łacinę i coś, co się nazywa kultura antyczna. Bardzo ciekawe liceum, bardzo dobre i dostał się, mimo tej całej konkurencji. Ale dlatego powiem, proszę Państwa, powiem, co jest najgorsze w tej reformie? Poprzednia reforma była po to, aby kształcić ludzi biernych, biernych, ale wiernych, automaty nieznające historii, które potem nie pójdą do żadnych szkół zawodowych, branżowych, czy jakichś, jak to się tam nazywa, bo tego nie było, ale właśnie wszyscy pójdą do liceów. I te siódme i ósme klasy po tej reformie były przygotowane tak dalej i tak dalej, że te dzieci nie widzą siebie w zawodówkach, ale widzą siebie w liceach, bo tak dalej było, proszę Państwa. Marcela, ja nie wiem, czego mu gratulować, on jest niestety bardzo inteligentny, mówię niestety, jest bardzo inteligentny, ale to jest bardzo duża, ale on lubi tą historię i to wszystko.
Dziwię się, że go w ogóle przyjęli, ponieważ on miał, obniżono mu za to, że ma własne zdanie w wielu wypadkach, między innymi na tematy, które mówię o banderyzmu i tak dalej, trochę za moją działalność i krytykę na przestrzeni nauczycieli, obniżono mu ocenę sprawowania. Sam się zdziwiłem, że go gdziekolwiek przyjęli, ale go przyjęli, bardzo dobrze, jest, nieważne. Ale wracałem do tego. I większość tych dzieciaków, czy się nadawała, czy się nie nadawała, czy chciała robić co innego, czy nie, była przygotowana właśnie na tego typu szkołę średnią, uczącą niczego, tworzącą z ludzi maszyny dla korporacji. PiS, robiąc tą reformę, w jakiś sposób zmusza ludzi do bycia rzemieślnikami. No niestety tak to jest. Zapomniał o tej psychologicznej sferze. Może rzeczywiście, tak jak słucham tych funkcjonariuszy PiS-u, którzy mówią te idiotyzmy w telewizji, lepiej, żeby nic nie mówili. Ciężko będzie dla ludzi przygotowanych w tej chwili przez 6 albo później przez 8 lat, czy przez 3 lata gimnazjum, do tego, że będą w liceum i zdawali maturę, zmusić do zawodówki. PO chodziło o to, żeby po gimnazjum skończyć szkołę, czyli 16 lat, skończyć szkołę i zrobić tak jak na Zachodzie, bo nie chcieli mieć 10-latki. Dla reszty, bo to kosztuje. PiS-owi natomiast chodziło o jakieś dziwaczne formy, nie wiem jakie, proszę Państwa. PiS broni siebie jak niesamowitej twierdzy, ale to PiS jest winien i pani Zalewska jest winna za tą reformę. Przy okazji gratuluję PiS-owi zwycięstwa pani Ursula von der Leyen, której program jest absolutnie anty-PiS. Została szefową Komisji Europejskiej, natomiast nikt z PiS-u nie dostał niczego. Gratuluję po prostu. Gratuluję PiS-owi zwycięstwa. Manuel Adams. Tak, to się zgadza. Iść do zawodowki to była kiedyś norma, teraz chyba. Tak, to się zgadza. Ja się zgadzam, że nie wszyscy muszą pójść do szkół renomowanych. Ja już powiedziałem, ja, jeżeli chodzi o szkoły renomowane, a nie będę wymieniał ich nazwy, bo znam takie zarówno i podstawówki, jak i licea i przestrzegałem swojego syna przed szkołami normowanymi, bo ja nie lubię, jak ktoś kształci posłuszne automaty umiejące przeczytać i znaleźć wszystko w internecie, ale nie potrafiące powiązać faktów i zinterpretować czegokolwiek. Po prostu. To jest bzdura. To są również nauczyciele pracujący tylko i wyłącznie dla punktów, jak i dzieci pracujące i rodzice tylko i wyłącznie dla punktów i leczący swoje ambicje. Ja wolę dzieci myślące. Takie dzieci, które potrafią myśleć, powiązać fakty i zadać pytania. Niestety w szkołach tych pytań się nie zadaje, bo wtedy dostaje się zmniejszoną ilość punktów z zachowania, jak się zadaje i dyskutuje. Bo nie można dyskutować. Po prostu. Dlatego uważam, że Sebastian Kulik, nie rozumiem tego pana, o co pan mówi. I to jest, proszę państwa, dla mnie w tej chwili, i to jest w tej chwili dla mnie punkt następny. To się wiąże z tym. Jeśli z Ordo Iuris ja z przerażeniem stwierdza prawniczka i stwierdzają ci ludzie, że tamci nauczyciele w Toruniu nie znali historii, nie w ogóle nie wiedzieli, co to jest Wołyń, to jest nieprawda. To jest błędnie, że się właśnie oni wiedzieli, oni nie chcieli wiedzieć. To jest różnica, oni nie chcieli wiedzieć. Oni przyjęli, szczególnie w tamtym terenie, określony punkt widzenia. Niestety, coraz większe mam wrażenie, że określony punkt widzenia narzuca nam również nasz rząd, z panem prezydentem na czele, co świadczy o tym. I nie tylko z panem prezydentem, bo poza księdzem Isakowiczem Zalewskim Kościół również zapomniał o Wołyniu. A gdzie jest Kościół w tym momencie? To ich także dotyczyło. O tych morderstwach. I tylko niektóre portale internetowe, które mnie zresztą też uważają za bandziora i ubeta, jak Media Narodowe, jak inne, ciągnęły tą sprawę. Tej sprawy chcą zamieść pod dywan. I nie powinniśmy dać, żeby zamieść pod dywan. Po prostu. Właśnie. Przemysł Aligorowski przegrała 2 razy do tego, że była jedną kandydatką. No właśnie. Więc proszę Państwa, to co powiedziałem, to mówię. To mówię. Mikołaj Wojtas, ja nie obrażam nikogo, bo ja wiem o tym, ale jeżeli młodych ludzi, dzieciaki, przygotowuje się do tego, że będą w liceum, że będą to, nie mówi się nic o zawodowkach, nauce zawodu, nie mówi się o ślusarzach, mówi się o jakichś korporacjach, o jakichś innych rzeczach. Jak one w wieku 14 lat mają to potraktować?
W moich czasach to było pewne przygotowanie, ale ja jeszcze zdawałem egzamin. Pamiętam, jestem za tym, z egzamin do liceum, były egzaminy do technikum, do podstawówki. I każdy wiedział, gdzie kto pójdzie. Tak przygotowywano dzieci. A teraz? Co się dzieje? Ale o co chodzi? Im więcej, proszę Państwa, dzieci pójdzie do zawodówek i mniej pójdzie do tych korporacyjnych liceów, a powiem szczerze, że tylko te tak zwane renomowane licea kształtują wspaniałe narzędzia korporacyjne, ale nie ludzi. Tak uważam. I będę o tym mówił. Nie ma poza tym złych czy dobrych liceów. Są tylko źli i dobrzy nauczyciele, proszę Państwa. To tylko tak nam się wydaje, tak jak mówimy, i to jest. Dla mnie Rejtan się niczym innym nie różni od innego liceum pod Warszawą, dlatego że na przykład w innym liceum pod Warszawą uczą lepiej historii niż w Rejtanie. Ale Rejtan ma renomę, a nie tamten liceum. Jest to bzdura, proszę Państwa. Totalna bzdura. Chodzi o to, żeby nie uczyć Polaków historii, ich literatury. Żeby to właśnie nie było takich zachowań, jak to z Torunia. To jest, proszę Państwa, ta reforma. A o czym my dyskutujemy? O czym dyskutuje Kościół? O czym mówi Kościół na tej górze LGBT? LGBT jest najmniej ważne, proszę Państwa, bo jeśli nauczymy tak naprawdę literatury i historii nasze dzieci, to LGBT nie będzie miało sensu. Dobrze o tym wiecie i oni też o tym dobrze wiedzą. I to jest jedyna krytyka Kościoła, na którą sobie pozwalam, mimo że zawsze bronię Kościoła. Mam rację. Matagoras, tak, ja o tym mówię wprost. Tylko w tym momencie, tak to PO doprowadziło, PiS, robiąc to wszystko, powinien pomyśleć. Ale niestety, proszę Państwa, Wioletta Owczarek, ja o tym wiem. I właśnie to powiedziałem, wymieniając jedną nazwę tego liceum, za co mnie podadzą pewnie do sądu, dlatego że jak śmiem ruszyć wspaniałego Rejtana. Mój syn nie aplikował do Rejtana, ja mu nie pozwoliłem, nie aplikował do żadnego renowowanego liceum. Powiedziałem, broń się przed renomowanym liceum, bo to jest produkcja właśnie zombie. Ludzi, którzy nie będą potrafili, nie będą znali historii, a mój syn jest humanistą. I to przede wszystkim jest, dlatego że ta reforma uderzyła w humanistów, proszę Państwa. Ponieważ to humaniści generalnie nie mieli punktów i wśród tych 3000 z groszami, która jest w Warszawie, która się nie dostała nigdzie, to są właśnie humaniści, głównie. I oni będą musieli pójść do zawodówek, ci humaniści, bo będą iść tak zarówno złymi rzemieślnikami, ale nie będą się uczyć historii polskiego, nie będą myśleć. I o to w tym wszystkim chodzi. Będą kochać Ukraińców. Będą kochać Unię Europejską. Będą się cieszyć, że Ursula von der Leyen została szefową Komisji Europejskiej, a Beata Szydło przegrała i uważać to za sukces. A na pociechę, proszę Państwa, dostaną jałmużnę ze swoich własnych podatków. Mam rację? Mam rację, czy nie mam racji? Mam rację, czy nie mam racji, proszę Państwa? Proszę mi powiedzieć. No proszę mi powiedzieć. No. Proszę mi wyraźnie powiedzieć, czy ja mam rację w tym, co mówię, czy nie. Także, kochany PiSie, głosujemy na Jarosława Kaczyńskiego, ale nie na PiS. Obawiam się jednak, że w PiSie przejął władzę zupełnie ktoś inny, Jarosław Kaczyński nie tak do końca rządzi PiS. Wojtek Wygiba, co pan mówi? Nic mnie nie zrobią z moim synem. Mój syn to jest mój syn. To dlatego, że mój syn to jest niezły aparat, ja sam się zastanawiam. Nieważne. Jest po prostu za bardzo inteligentny i pyta. Ja mu pozwalam pytać. Notabene mój syn był jedyny w szkole, który stanął w obronie Czeczeńca. I mimo chodzenia z tym, później jego nauczyciel był strasznie niezadowolony z tego, że Max stanął w obronie tego Czeczeńca wtedy. Bo Max staje w obronie słabszych i w obronie tych. I to się również nie podobało. Mam nadzieję, że w tym liceum sobie poradzi. Niestety powiem szczerze, że jestem z jednej strony zadowolony, że się dostał, ale z drugiej strony absolutnie nie. Nie szkodzi.
Sebastian Kulik, tak, ale pan cały czas mówi o innych czasach. Ja mówię o czasach obecnych, bo ta reforma, choć była cała, chodziła o produkowanie ludzi zombie, jak ktoś tutaj powiedział, i miał absolutną rację. Sprawa dzieciaka z Torunia ja łączę z tym. Powiedziałem jeszcze raz, państwo nie chce produkować humanistów. Produkowanie humanistów to jest produkowanie historyków, produkowanie ludzi, którzy zajmują się kulturą, literaturą, historią Polski, czyli dziedzictwem polskości. Produkowanie rzemieślników jest łatwe. A wiecie państwo? Maciej Wojtas, żadne piwo nad fiordem. Ja tą ziemię obiecaną dla ludzi o małym rozumku naprawdę chcę opuścić, tylko nie mam pieniędzy, za co opuścić po prostu. Niestety. Kraj pięknych krajobrazów i odwrotnie proporcjonalnie pięknych ludzi. I zaraz państwu powiem coś jeszcze. Grzegorz Kędzierski, coś trzeba było z tym zrobić. Tak, coś trzeba było z tym zrobić. Polacy nie mogą znać historii. Polacy nie mogą znać swojej literatury. Bo Polacy będą myśleć. Bo Polacy nie będą się nadawać na niewolników. Proszę państwa, ja jestem w sytuacji, w której naprawdę ja już praktycznie nie mam za co żyć. Na szczęście. Rodzina jest w miarę, no nieważne, nie będę o tym mówił. Ale powiem jedną rzecz. Dzisiaj przeprowadziłem 3 rozmowy telefoniczne z ofert pracy z Norwegami. Pierwsze 2 były dość ciekawe. Trzecia była najciekawsza, to była prawie, że moja rozmowa werbunkowa, sondażowa. Gdzie facet ten Norweg nie wytrzymał. On mi powiedział wprost, dlaczego on mnie nie chce zatrudnić. A to chodziło o to, że ktoś chciał dozorcę ochroniarza. Wszystko się zgadza. Ja, ponieważ nie mogę zbytnio oszukiwać, on zresztą i tak by sprawdził, więc trochę tylko ściemniłem, że jestem po wojsku, zajmowałem się systemami ochrony i ochroniarzem i tak dalej, ale mówiłem po angielsku, rozmawiałem z nim. Jemu nie chodziło o to, że ja nie znam języka. On mi przyciśnięty wręcz powiedział, że on nie może mnie zatrudnić, tak jak tamci trzej, bo ja mam za wysokie kwalifikacje, a w dodatku on nie chce mieć człowieka, który będzie sam się poruszał w tym systemie. Rozumiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że ten Norweg nie chce mieć człowieka z Polski wykształconego, człowieka znającego angielski, ponieważ nie będzie mógł go zarówno oszukiwać i robić w kanał na płacy, bo ten człowiek pójdzie i wszędzie się w urzędzie dogada. Tak to jest, proszę państwa, tak nas traktują, bo my się tak pozwalamy traktować, ale ja za to płacę. Mówię ostro, także ten kraj wspaniały, ziemia obiecana, którą mnie mamiono przez 8 miesięcy, okazuje się być krajem po prostu, który jest chory. Wojtek Wygibas. Proszę się nie bać. Wydaje mi się, tak jest do końca. Są nauczyciele, którzy cenią takie dzieci i mój syn miał wspaniałą polonistkę, która bardzo ceniła tą jego niezależność, chociaż się wściekała na niego i wielokrotnie żeśmy rozmawiali. Zresztą mój syn, notabene ja nie mogłem uwierzyć również tego ucznia Torunia, bo mój syn wielokrotnie mówił na lekcjach historii. Tą historyczkę też była wspaniała, dobra była. Ta, który też mówił dokładnie to samo, co ja mówię, bo uczy się ode mnie. I to jest prawda. Właśnie. I tak to jest, proszę państwa. Dlatego to jest właśnie, dlatego mamy produkować ciemnych, posłusznych rzemieślników. Niedobrych, bo gdybyśmy chcieli produkować dobrych rzemieślników, to też byłoby dobrze. Nie, mamy produkować posłusznych i ciemnych i tak to wyszło z tego wszystkiego. To straszna audycja, o której w tej chwili mówię. Zdaję sobie sprawę, że za to jeszcze raz dostanę, ale powiem raz jeszcze raz. Nawet ja po tym wszystkim, co mówię, jako państwowiec, uważam, że PiS powinien wygrać te wybory. Bo chodzi o państwo, o to, co dalej się stanie z państwem, a PiS jeszcze będzie gwarantem, że to państwo zostanie utrzymane. I dlatego powinien wygrać te wybory, a nie jakieś KO, POKO, inne. Nigdy nie głosujcie na PSL. Mam prawo tak mówić, nie głosujcie na PSL, proszę państwa. Nawet jeśli w tych waszych małych miasteczkach praca zależy tylko wyłącznie od lokalnej sitwy PSL-owskiej. Ja już nie mówię o SLD i o całej reszcie, bo jak patrzę na nich, to mi się żygać chce po prostu. Ja pewnie zagłosuję na Kukiz 15 w rezultacie. No i co państwo na to?
Mam rację? Czy nie mam? Racji. Proszę Państwa, po tym wszystkim tutaj ja jeszcze na chwilkę puszczę Państwu jakąś piosenkę. Jaką chcecie? Konfederacja? A jak to Konfederacja? Proszę Państwa, Konfederacja w tej chwili zostawi, nie wiem, jacyś ludzie, których nawet nie znam, nie zostawili na mnie suchej nitki, gadają głupoty. Co mnie obchodzi jakaś Konfederacja, proszę Państwa? Mnie w ogóle to już nie interesuje. Aha, jeszcze jedno, proszę, żebyście mi nie podsyłali, co o mnie powiedział jakiś pan, jakiś inny, a jeżeli oni zajmują się oskarżaniem ludzi, którzy coś tam zrobili i komuś się przeciwstawili, między innymi walnęli w skoki i nie tylko to, oskarżaniem o agenturalność, o ZOMO jakichś ludzi i szukaniem jakichś tego wszystkiego, ludzi, których ja też nie znałem, bo poznałem dopiero wtedy, kiedy wyszła ta cała sprawa. Żal mi tylko w tym wszystkim pana Michalkiewicza, bo myślałem, że pan Michalkiewicz jest w tym wszystkim mądrzejszy. Nie chcę mówić, co chcę, niech sobie, niech o mnie mówią, co chcę. Ja i tak, proszę państwa, jestem, bo jeszcze po piosence chciałem powiedzieć państwu jeszcze jedną rzecz, ale to już będzie naprawdę bomba, jak usłyszycie. Tango chcecie? Piosenka nie przejdzie. Panie Krzysztofie P., to panu nie przejdzie, mnie przejdzie po prostu. Dlaczego nie na Kukiza? Ja i tak nigdzie nie mam zamiaru głosować. Ja nie wracam do Polski. Ja wracam do Polski tylko i wyłącznie w trumnie. Dobra. W takim razie puszczam Mordercy w garniturze, bo po tym wszystkim to tylko są mordercy w garniturze są ważni. Wzywaj w napad. Najsmark moment. Tak zło. Nadwar. Jestem z jedynej słusznej partii, tej, która właśnie trzyma żłób. Z trybuny z wdziękiem rzucam śmiecie, a tłum krzyczy, że... Adam Wanoc. Strasznie nie lubię takich tekstów. Gdy powiem gnicie, to gniecie i uśmiech wam nie schodzi z ust, bo po to mam kapłanów przecież. Google 96, proszę posłuchać ostatnio mediów narodowych, co o mnie powiedzieli. Stary esbek i w ogóle. To giniecie i uśmiech wam nie schodzi z ust, bo po to mam kapłanów przecież, by stos gnijących ciał wciąż rósł. Zamieniam wody w tanie wino i patrzę, jak atrament lśni, gdy zechcę wasze dni przeminą. Więc patrzcie, jak wam światy burzę piórem zmoczonym w waszej krwi. To ja, morderca w garniturze. Śmieszne, ironiczne i złośliwe jak cholera. Pozwalam wrócić wam do jaskiń, bo wciąż potrzeba nowych ciał. Dom wam buduję z mgły i z piasku i zmieniam piekło w sztuczny raj. A wy wpatrzeni łaski świat zapominacie prostych słów. Nakładam więc kolejną maskę, udając dobro, błogosławię złu. A wy wpatrzeni w łaski świat zapominacie prostych słów. Nakładam więc kolejną maskę, Lajkę Wyrzin, zgadzam się absolutnie. Szermażownik, to nie mój pokój. Ja korzystam z tutaj gościnności, bo tutaj lepiej ten troszeczkę działa niż na górze, więc tutaj siedzę. Nie
zmieniam wody w tanie wino i patrzę jak atrament lśni, gdy zechcę wasze dni przeminą. Więc patrzcie jak wam światy burzę piórem wmoczonym w waszej krwi. To ja, morderca w garniturze, z piórem wmoczonym w waszej krwi. Nie, ani 80 nie zmieniłem, mam ten sam. Piotrek @gmail.com. Patriotyzm. Dobra, skończyła się ta głupia piosenka. Demokracja. Polska. Prawda. Bóg. Krzysztof Peno, nie rozumiem, co to znaczy, ale niech będzie. O dobra, skończył się. Nareszcie się skończył. Bardzo dobrze, głupia piosenka i bez sensu. Proszę Państwa, otóż wczoraj zadzwonił do mnie jeden z poważniejszych dziennikarzy Polskiego Radia. Nie będę wymieniał nazwiska, ale zarówno SMS, jak i ta rozmowa, czy tam nie SMS, tylko raczej to jest przez Facebook, bo nie ma do mnie, bo tamten telefon nie działa, już nie mam do tego telefonu, a innego nie ma. No i strasznie mnie namawiał na coś, miałem tam pomóc pewnej młodej dziennikarce, a ponieważ powiedział o pewnym projekcie, to się zgodziłem. Co prawda w momencie, kiedy mu powiedziałem, że się zdziwił, że jestem za granicą, udał, że się dziwi, bo przecież to i tak jak oni mówią, wszyscy won, no to wszyscy won, to też jako były esbek, zrobiłem won, całkowicie won, a mój syn jako wróg ludu, no dostał się do jakiejś szkoły jako wróg ludu, PiS zaraz pójdzie, że tak jak można wróg ludu, przecież to jest rodzina wroga ludu. Na tej zasadzie, według tego, co pan Kamiński proponuje. No i potem zadzwoniła do mnie młoda dziennikarka, która ma pewien problem, nie problem, tylko ma, nie będę też wymieniał jej nazwiska i nie będę wymieniał żadnych nazwisk w tym momencie. Otóż, proszę Państwa, odbyła się coś, co ja w ogóle straciłem, ja w ogóle nie wiedziałem, że to jest możliwe. Tak zwana wymiana przez pewne środowiska młodzieżowe, studenckie, współpracujące razem ze środowiskiem młodzieży, tak zwanej studenckiej młodzieży rosyjskiej, i tak dalej. Rosjanie zorganizowali wymianę do Korei Północnej, gdzie pojechało dwóch Polaków w bardzo ciekawych stanowiskach, przy czym jeden z tych Polaków nie chciał, nie zgodziło się to jego stowarzyszenie, więc był prezesem również innego stowarzyszenia i to stowarzyszenie tak zwanej młodzieży rosyjskiej, tam pojechali ci Polacy do Korei Północnej. Napisali do MSZ-u, czy mogą jechać. MSZ odpowiedział im, że nie powinni jechać i olał sprawę totalnie. Proszę Państwa. W tym czasie, jak byli w Korei, to też było pytanie, czy dziwne, bo oni się też pytają, to podobno ma być 3-minutowa audycja na polskim, w Polskim Radiu na ten temat. Ciekaw jestem. Spytali się, proszę Państwa, czy mogą być podsłuchiwani, ponieważ jak przyjechali do Korei Północnej, to na jakieś pół godziny zabrano im telefony. Oczywiście, że telefony im sklonowano, oni mają to samo, bo nie są podsłuchiwani. Proszę Państwa, arcyciekawa rzecz. To jest to, co jak rozmawiałem z pewnym dziennikarzem amerykańskim, to jest właśnie wspólne. Rosjanie stoją za niektórymi przedsięwzięciami i fundacjami, szczególnie Korei Północnej w Polsce. Ja nie wiem, w jaki sposób polski kontrwywiad. Pytałem się, czy się zgłaszali do ABW. Nie. Poradziłem im, żeby się zgłosili do ABW. Ja nie rozumiem tego wszystkiego. Nie rozumiem, w jaki sposób polski kontrwywiad, jeśli istnieje, może pozwolić na coś takiego. Na coś takiego. Po prostu.
ponieważ Korea Północna jest niewątpliwie należy do krajów wrogich, taki jest między innymi ten ONZ-owskich i nie tylko, różne takie są klasyfikacje, więc automatycznie, gdyby na przykład w tej chwili Iran zaproponował jakąś wymianę z młodzieżą amerykańską, FBI by zareagowało. U nas niestety nikogo to nie interesuje. No. Nikogo to nie interesuje, proszę państwa. To jest przerażające. Pojechali do Korei Północnej, wrócili. Nikt się tym nie zainteresował. Proszę państwa, czy państwo sobie zdają sprawę z tego całego niebezpieczeństwa? Oczywiście. Tym bardziej, że patrząc na tych ludzi i patrząc na sylwetki tych ludzi, to jest po prostu kwestia wybierania sobie tak najprawdopodobniej pola werbunkowego. Ja to mówię w tej chwili, wiedząc, że również Rosjanie słuchają, żeby im powiedzieć, kochani, ktoś o tym wie, więc bądźcie ostrożni, ostrożniejsi w tym wszystkim i między innymi tylko po to, żeby troszeczkę nie tyle zneutralizować, co wybić im z ręki, wybić ich z marszu. Gdzie jest ABW? Gdzie jest kontrwywiad? Nie wiem, czy ci ludzie się zgłoszą, czy nie. Sam fakt, że ci ludzie przedtem, kiedy im to zaproponowano, nie poszli do ABW, świadczy o tym, jakie jest kształcenie młodzieży. Co to oznacza w tym momencie? Co? Czy oni myśleli tylko i wyłącznie o tym własnych tych rzeczach? Oczywiście całe te stypendium, cała ta wymiana poświęcona była pokazaniu, że Korea Północna jest otwartym krajem, że jest, nie ma głodu, że jest wszystko dobrze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, co jest totalną bzdurą. Ale co w tym robili Rosjanie, proszę państwa? Ale co robili Rosjanie? Pomyślcie. To jest coś strasznego. Adam Vanot, nie urobili sobie agentów, ale urobili sobie coś, co się nazywa naprowadzenia. Samo to, że zabrali im te już pytanie do mnie, czy są podsłuchiwani, jak to sprawdzić, nie da się sprawdzić, bo jak sklonowali telefon, to w jakiejś ambasadzie. Najlepszy numer, jak mi opisywano, że oni nawet nie poszli do ambasady po wizy. Po prostu dostali, Rosjanie załatwili im wizy w ambasadzie Korei Północnej. To jest niesamowite. To jest dowód na to, co mówił mi ten dziennikarz i dowód na to, na temat rozbudowy przez Rosjan infrastruktury wywiadowczej. Wracam do swojego raportu z 1994 roku, który na prośbę CIA napisałem wtedy. No i teraz dziwicie się, że ja nie mogę nigdzie dostać pracy tutaj ani w Polsce? Ja jestem ostatecznie w kraju, gdzie powinienem się przyznać, że mimo, że mam dziecko, jestem homoseksualista, to wtedy dostanę od razu azyl, prawda? Właśnie, ABW zajęte VAT-em, a gdzie jest kontrwywiad? Gdzie jest kontrwywiad, proszę państwa? Dzisiaj przeczytałem wywiad z panem Lidlem, który jest też nie z mojej bajki, ale on ma absolutną rację, ponieważ jeśli minister od policji zajmuje się tylko wyłącznie konfetti, ewentualnie kwiatami i innymi rzeczami, a tymczasem antyterroryści, i to ja wiem, wiem z wielu źródeł, nie tylko od policyjnych antyterrorystów, ale od innych, mają problemy z amunicją, chociaż używają tego środowiska FX, to też jest bardzo dobre środowisko, ale jednak nic nie zastąpi, jak ktoś ci strzela nad uchem i tego prawdziwego treningu, ale mają kłopoty, bo to drogie. Jeśli w tym momencie fachowcy, którzy mogą pracować, odchodzą, i to odchodzą z przyczyn politycznych, bo nie potrafią się kłaniać i operatorzy z tych wszystkich jednostek odchodzą. Niektórzy nawet popełniają samobójstwa, proszę państwa. I mam wielu takich, których mnie tutaj słucha. Dobrze wiecie. No, cyrk, proszę państwa, cyrk. Cyrk, cyrk, cyrk. Jeszcze raz, cyrk, proszę państwa. No, i teraz co wy na to powiecie? Jest to możliwe? Nie, to nie jest możliwe. Henry, a gdzie? Mnie? Azyl tutaj? Przecież ja rozpracowałem Rosję. Ja nie jestem, ja jestem heteroseksualnym chrześcijaninem, chociaż nie chodzę do kościoła. Mnie tu? W dodatku jestem biały. Mnie tutaj? W Norwegii? Ludzie. W dodatku ja znam za dobrze angielski i mam za wysokie kwalifikacje. No. Nikt za mną nie stoi, ja tu nikogo nie znam. Po prostu. Właśnie. Także zastanówcie się. To o tym, o czym myślę. I PiS to są, skoro już Rusy dostarczyli im nawet wizy, to znaczy, że w ogóle nie liczą się. Oczywiście, że się nie liczą. Oczywiście, że nie liczą. I to ma być audycja trzyminutowa w Polskim Radiu. Gdzieś ja ostrzegałem tą dziennikarkę, panią, no nie będę wymieniał nazwiska, ale bardzo miła kobieta, młoda dziennikarka, nie znająca w ogóle tych spraw. Mówiłem jej, żeby się zwróciła do MSZ-u, co MSZ na to, czy MSZ może kogoś zawiadomił.
Tam są również jeszcze jedna sytuacja, może być taka, której tutaj, ale to nie Polacy. Nie Polacy w tym wszystkim siedzą. I to, to mnie najbardziej śmieszy z tego wszystkiego. Gdzie jest polski kontrwywiad, proszę państwa? No właśnie. Być może nasz kontrwywiad nad tym czuwa. Tak, panie Józefie, być może. Dobrze, że być może. Na pewno nie jest. Na pewno nie. Nie czuwa. O tym wiem. Oni się zajmują o co inne, o czym zajmują się czym innym. Tak notabene. Zajmują się sprawą Illuminati, czyli rozpracowywaniem takich jak ja, jako zdrajców narodu, byłych SB-ków, którzy w dodatku 23 lata pracowali, po 7 latach w SB pracowali 23 lata na kierunku rosyjskim sukcesami. To im się nie podoba. To i to jest sprawa Illuminati. Prawda. To jeden z ich ekspertów, byłby policjant, stwierdził, że takich jak ja należy zamykać raz na miesiąc na 24 godziny, a raz na tydzień robić kipisz. Powiedziałbym to poważnie przy światłach, przy jednym pośle. Również. Taki głup. No. Sebastian Moskwa, konwiat wyjechał na wakacje. Jakie wakacje oni się teraz właśnie? Damian Biliński, znam ten serial, wiem o tym, ale inaczej to wygląda tutaj, jak się pójdzie. Powiedziałem, to jest kraj, bardzo piękny kraj obrazów i odwrotnie proporcjonalnie, jeżeli chodzi o piękno zarówno moralne, jak i piękno mentalne ludzi. Przykro mi. Dzisiejsze moje rozmowy i efekt polegający na tym, że oni nie szukają ludzi, którzy im coś chcą zrobić, pomóc, tylko szukają niewolników. I dlatego ja nie mam szans na żadną pracę w Norwegii. Nawet nie mam szans w tej chwili, bo nie mam za to stąd wyjechać, ale zniknę stąd. Zniknę, wyjadę. Niestety tragiczna dla mnie, psychicznie tragiczna dla mnie decyzja powoduje większy luz logistyczny. Ale coś się zrobi z tego wszystkiego. Dobrze, proszę państwa. Jeszcze jakieś pytania? Po tej audycji, jak widzicie... Po tej audycji, jak widzicie, zostanę znowu. No. Siema, stary SBK. Tak właśnie powinno wyglądać wasze życie, bo powinniście tyrać za granicą za miskę ryżu. O, ty stara. Dobrze, dziękuję. Już usuwamy tego. Tylko beze mnie umarł na raka. Kretynie. Nie byłoby na przykład sukcesów na kierunków rosyjskich. Ale cię ukrywam tutaj. Jak państwo widzicie, niektórzy, to naprawdę niektórzy również z tych, którzy mnie oglądają, koleżeństwo się cieszy strasznie, PiS, narodowcy, pan Mosakowski, cała reszta, cieszy się strasznie, że mnie to spotkało. Jednego LBK rozwalili, na generałów są za słabi. No. Właśnie. Nie wiem, pani Małgorzatu, może wyjadę, tylko ja nie mam gdzie, nie mam jak stąd ruszyć się. Zostałem w tej chwili w sytuacji, w której muszę wyjść. No. Nemi 7, nie podłuszczony, nie ma pan racji. Nie, pan, do końca pan, pani nie rozumie to, co ja mówię. Tu chodzi o pewną ciągłość władzy, która jest konieczna w systemie polskim. Po co 4 lata zmieni się władzy. Władza to wyczyści wszystko przez 3 lata, a potem sama przegrywa i zaczyna. A PO przez 8 lat rozwaliło też wszystko. W związku z czym konieczna jest pewna ciągłość władzy, żeby jednak pewne rzeczy zostały przeprowadzone. Przykro mi, tak to jest. Natomiast, proszę państwa, jeżeli ktoś, tu jeszcze raz poproszę, ma jakąś, znajdzie jakąkolwiek robotę dla mnie, gdziekolwiek, wszystko mi jedno już, może nawet być Australia, Islandia, gdziekolwiek i pomoże mi choć trochę, żebym się tam dostał z kotem, razem z kotem, z moją starą 19-letnią kizią, która gdzieś poszła i śpi, to będę naprawdę wdzięczny do końca życia. Ja wiem, że SB-kom się nie pomaga, niech zdychają, niech tutaj taki, jak to tutaj napisał, za miskę ryżu. Za miskę ryżu to ty sam gnoju pracujesz, bo cię do SB nie przyjęli, bo byłeś za głupi po prostu. Przykro mi, przepraszam, że tak mówię, ale będę tak mówił. Taki jestem wstrętny dzisiaj. No. Niech pan powie, jak polscy ludzie za 100 lat nie będą żyć na takim poziomie, jak Sandowi. Nie, nie będą, Mikołaj Wojtas, oczywiście, że nie będą. Ale po prostu mówię wprost. Jak to naprawdę wygląda? Lone Wolf, ja nie umiem tego. Ja jestem określony, no niestety ja nie umiem, nie wykonuję rzeczy, a nie pozwolę, żeby ktoś pracował za mnie.
No, i tak się okazuje, że na tej budowie pracowałem za... No nie, nieważne. To w swoim czasie się dostanie. Do tego jeszcze kiedyś wrócimy. No. Tak jeszcze raz, proszę Państwa. Panie Piotrze, e-mail do mnie. No dobrze, proszę bardzo. piowyrek@gmail.com. Mnie już dużo nie zostało, także wiele we mnie się nie zainwestuje. A może się zwróci, bo chcę jeszcze napisać książkę. Może jeszcze napiszę książkę. No jeszcze tego Choluba drugiego chcę skończyć. Zacząłem, jak Państwo wiecie, czwarty rozdział. Trochę publikuję już u siebie na tym. Może dzisiaj jeszcze znowu popiszę, chociaż już te prochy niestety działają inaczej niż ja bym chciał. Nie chcę ich brać, ale muszę czasami. One poza tym, że uśmierzają ból, to jeszcze uspokajają po prostu. A wolałbym się napić naprawdę pół litra, a nie mogę. Józef Nazaruk, ale ja mam 62 lata, mam trzecią grupę inwalidzką. Ja wiem, dobrze znam swoje, ja nie jestem atletą. To już nie te lata. To jest ten problem. Dobra. No. Także proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo za dziś. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to jutro zapraszam na następną. Proszę się nie denerwować, nie martwić, wszystko jakoś to będzie. Jeśli jutro nadejdzie, a pewnie nadejdzie, będę jutro. Także dziękuję Państwu i dobranoc. Do jutra. A znowu się naraziłem tą KHT wszystkim. Łącznie z od narodowców, poprzez do lewicy, poprzez ortodoksyjnych pisowców z Wiednia, którzy już mnie nienawidzą. Niestety, proszę Państwa, krytyka nie oznacza, że się jest przeciw. Krytyka pokazuje tylko, co należało zrobić. I jeszcze raz na koniec gratuluję PiS-u wspaniałego zwycięstwa. Pani Szydło przegrała. Ursula von der Leyen, która prezentuje ideologię antypis, totalną antypis i jest zwolenniczką ewidentną PO, wygrała. Gratuluję.